Witajcie, kochani. Udało mi się namówić moją żonę pod wieczór przed szóstą. Wyskoczyliśmy na jej nowo odkryte miejsca. Są prawdziwki, są kozaki. Ale udało mi się pierwszy raz w tym roku namierzyć kanie, zwane też bronami gdzieniegdzie. Cztery sztuki tu. Dwie. Tam dalej jeszcze. Trzecia i w trawie jeszcze czwarta. Także można zbierać grzyby z samego rana, a jak się ma dobre miejscówki, to można przyjść z wieczora i też stoją i czekają na nas. Jeszcze raz rzut okiem na czubajka kania. Trochę tutaj potratowane, nie wiem, czy to ludzie biegali po nich, czy zwierzęta. Bardzo dobre do smażenia. Pyszniutkie są wtedy. A tutaj, kochani, koabitacja, współwystępowanie gatunków. Prawdziwek, muchomor czerwony, drugi prawdziwek. A jeszcze podnoszę się, idę do przodu, trzy kroki. Proszę. Ten to jest w ogóle czapa ogromna. Wszystkie zbieram, potem w domu selekcjonuję. Suszenie, smażenie, słoiki, suszenie, smażenie, słoiki, konsumpcja bieżąca. Tu, kochani, widzimy zachód słońca tam w oddali na przesiece, a ja stoję pod linią wysokiego napięcia. Zaraz zrobi się ciemno, mojej żonie jak się spodobało, nie chcę wyjść teraz z Kraków. No ale jak będzie ciemno, to już będzie zmuszona wracać do domu. Dobrze, że niedaleko, ze 300 metrów. Tu, kochani, widzimy już zbiór sumaryczny, czyli wieczorem też można znaleźć kilka ładnych grzybów.